do mikrofonu dynamicznego oraz 2 3 4 5 6 7 8. Mówię z około 2 cm odległości od ust oraz 2 3 4. Już się nagrywa? Cześć, nazywam się Tomek Stankiewicz i zawodowo montuję podcasty. Możesz wydać tysiące złotych na mikrofon i sprzęt do podcastu, ale jeśli nie będziesz z niego korzystał w prawidłowy sposób i tak, dźwięk będzie kiepski. Jednocześnie, nawet kiedy masz niedrogi, ale po prostu przyzwoity zestaw sprzętu, ale używasz go świadomie, rezultaty mogą być naprawdę dobre. O czym więc warto pamiętać, ustawiając mikrofon do nagrywania podcastu? Pomówimy dzisiaj o 12 rzeczach, o których warto pamiętać i na które trzeba zwrócić uwagę, ustawiając mikrofon przed. Nagraniem podcastu. Pierwsza sprawa: sprawdź, gdzie mikrofon ma przód. To wbrew pozorom nie jest wcale takie proste, bo są dwa typy mikrofonów. Pierwsze mają przód z przodu, a drugie mają przód z boku. Te, które mają przód z boku, to mikrofony takie, jakbyście narysowali, mając narysować mikrofon i mając 6 lat. To są zazwyczaj mikrofony dynamiczne, przeznaczone do trzymania w ręce, takie, które kojarzą Wam się z występami na scenie one mają celować w stronę waszych ust, waszej głowy i tam mają przód. Przykłady takich mikrofonów to Shure SM58, Shure SM57 oraz mikrofony nie tylko takie przeznaczone do trzymania w ręce i sceniczne, ale też mikrofony typu radiowego, tak zwane broadcastowe, na przykład Shure SM7B. One mają kształt bardziej takiej tuby, natomiast też mówi się do nich z przodu. Drugi typ mikrofonów to z reguły mikrofony pojemnościowe. Nie wystrasz się teraz tych wszystkich nazw. Ja je mówię po to, żeby było ci trochę łatwiej wyszukać sobie na przykład w internecie albo łatwiej się domyślić, który ty masz typ mikrofonu. O typach mikrofonów więcej jest w artykule na mojej stronie tostanki.pl, który to artykuł podlinkuję w opisie. Wracając do typów, drugi typ to są mikrofony, do których mówi się z boku. Ważne, żeby się nie pomylić. Najprostszy sposób sprawdzenia tego to zajrzenie do instrukcji obsługi. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz tego sprawdzić w ten sposób, zrób próbne nagranie. Weź po prostu mikrofon do ręki i go poobracaj, mówiąc, e, mówiąc w nagraniu, tak żeby się potem było łatwo zorientować, z której strony mówisz. Dużo słowa mówię, ale cóż, mówimy. O podcastowaniu, w którym mowa jest pierwszoplanowa. Bierzesz sobie mikrofon i teraz mówię do mikrofonu z przodu, teraz mówię do mikrofonu z boku, teraz mówię do mikrofonu z tyłu. Słychać jeszcze skrzypienie mojego krzesła. W ten sposób można się od razu zorientować, bo jak słyszysz, różnica w dźwięku jest istotna. Można się od razu zorientować, z której strony mikrofonu jest przód. Jeśli będziesz nagrywać z boku, no to efekt będzie właśnie taki, czyli niezbyt przyjemny dla ucha. Druga sprawa też dotyczy kierunkowości, ponieważ większość mikrofonów, w tym właśnie takie, o jakich wspominałem, czyli typu scenicznego, jest jednokierunkowa. Natomiast są też mikrofony albo. Tak zwane dookulne, ale ich raczej nie spotkacie w sklepach szukając czegoś do podcastu. Natomiast popularne mikrofony dla podcasterów miewają zmienne charakterystyki kierunkowe. Nie mam tu na myśli tego, że jednego dnia ma taką, a drugiego inną, ale to, że charakterystykę kierunkową można wybrać używając przełącznika na obudowie. Bardzo znany i popularny model Blue Yeti oraz wiele innych modeli, które są nim inspirowane, mają do wyboru cztery typy kierunkowości. Pierwszy dookulny. I tutaj Twój głos nagra się ok, natomiast będzie w nagraniu znacznie więcej pogłosu i hałasów z otoczenia, jeśli takie są. Ma też charakterystykę ósemkową. Wtedy mikrofon jest czuły z przodu i z tyłu, natomiast na dźwięki dobiegające do niego z boku jest nieczuły. Tutaj też jest większe ryzyko jakichś hałasów i pogłosu. Trzecia charakterystyka i to nas interesuje, to jest charakterystyka kardioidalna, zwana też nerkową, dużo organów tutaj. Albo od serca, albo od nerki. Natomiast chodzi o to, że mikrofon jest czuły na dźwięki dobiegające do niego z jednej strony, natomiast pozwala eliminować w znacznym stopniu to, co dobiega z boku i z tyłu. I ta charakterystyka interesuje cię, jeśli zamierzasz nagrywać mowę. Jasne, że mogą być szczególne przypadki, kiedy będzie ci potrzebna inna charakterystyka, ale to już są wyjątki. Blue Yeti i inspirowane mikrofony mają też do dyspozycji. Tryb stereofoniczny, ale to już bardziej, jeśli byś nagrywał, nie wiem, próbę swojego zespołu w jakiejś salce i chciałbyś to zrobić jednym mikrofonem. To wtedy. W przypadku nagrania podcastu nie chcesz, żeby twój dźwięk było słychać raz z lewej, a raz z prawej strony, bo to jest bardzo niekomfortowe dla słuchacza. Kolejna sprawa to odległość od mikrofonu. Optymalna to około 10-15 cm. Jeśli będziesz zbyt blisko, pojawią się dwie rzeczy. Pierwsza to jest efekt zbliżeniowy, czyli bardzo dużo niskich częstotliwości, więc to będzie takie zmulone. Druga to głoski wybuchowe. P -p -p -p. W momencie nagrywania tak bardzo blisko, ten efekt związany z podmuchami powietrza będzie bardzo intensywny. Z kolei zbyt duża odległość od mikrofonu będzie skutkowała dużym pogłosem. Które pojawi się w nagraniu yy, i też znacznie głośniejszymi hałasami z otoczenia. Ja teraz poszumię sobie i teraz mówię daleko od mikrofonu i teraz szumie tak samo, bo szuram podkładką po, od myszy i teraz mówię blisko mikrofonu i słychać, w którym przypadku proporcja mojego głosu bezpośrednia jest bardziej korzystna dla słuchacza. Wspominałem już o głoskach wybuchowych, czyli P i B. Jak zaradzić tym nieprzyjemnym dźwiękom, spowodowanym przez podmuchy, które docierają do mikrofonu? Sposobów jest kilka. Akcesoria, które pomagają sobie z tym radzić, to zwykła gąbka na mikrofon, która kosztuje 5 albo 6 zł i którą zakładamy. Teraz mówię bez niej P, B. A teraz mówię z gąbką. P, p. Ona nieznacznie wpływa na brzmienie, ale pomaga sobie poradzić z głoskami wybuchowymi właśnie. Drugą rzeczą, którą możesz zastosować w tym samym celu, jest popfiltr. Kojarzysz to pewnie z wielu teledysków, jeśli nie widziałaś, a nie widziałaś w poradnikach podcastowych. Wygląda jak obręcz z naciągniętą siateczką, na takim wysięgniku, umieszczona kilka centymetrów od mikrofonu, ona też powoduje, że powietrze, które wydostaje się z Twoich ust, kiedy mówisz py albo by, zamiast trafiać takim mocnym strumieniem na mikrofon, się rozprasza i nie powoduje takiego nieprzyjemnego efektu. Jeszcze jedna rzecz, też związana z włoskami wybuchowymi, to ustawienie mikrofonu. Teraz ściągnę gąbkę, żeby bardziej uwydatnić efekt. Jeśli mikrofon ustawisz tak totalnie, totalnie na wprost, oczywiście wpływa to też na brzmienie, ale jeśli on będzie totalnie, totalnie na wprost i będziesz mówić py i py, to stanie się tak. Natomiast jeśli mikrofon przesunę kilka centymetrów w prawo, możesz też w lewo, i obrócę tak, żeby celował nie gdzieś w ścianę za mną, tylko w moje usta. I powiem jeszcze raz P i B, no to słyszysz, że jest lepiej. Dzieje się tak dlatego, że powietrze, które wtedy się wydostaje, leci taką wąską, wąską wiązką. Ładne. Wąską wiązką na wprost. Natomiast jeśli mikrofon będzie trochę z boku, to to powietrze go ominie. Staraj się utrzymywać w czasie nagrania równą odległość od mikrofonu. Z dwóch powodów. Pierwsza to zmiany brzmieniowe, które wtedy się pojawiają. Mówiłem już o efekcie zbliżeniowym. Nie chcemy, żeby brzmienie tak nam się zmieniało i falowało w czasie, bo nawet jeśli głośność wyrównasz w postprodukcji, to zmiany brzmieniowe nie będą zbyt przyjemne. Druga sprawa to to, że jeśli się odsuniesz za bardzo od mikrofonu, no to wtedy znowu mamy problem z pogłosem. Jeśli masz problem z tym, że zaczynasz się wiercić i kręcić, to zmień sobie krzesło. Jeśli używasz krzesła na kółkach, zmień sobie krzesło na takie po prostu na zwykłych nogach. Podobnie, jeśli nagrywasz podcast z gościem, nie wiesz, czego możesz się po nim spodziewać, jeśli chodzi o trzymanie odległości od mikrofonu. Daj mu krzesło bez kółek. I tutaj. Nie chodzi oczywiście o to, żeby obsesyjnie z linijką utrzymywać 10 cm czy 12 cm od mikrofonu. Chodzi o to, żeby jakoś nie szaleć, tak jak ja teraz tutaj wszędzie dookoła. W czasie nagrania, unikaj trzymania mikrofonu w rękach. Dlaczego? Dlatego. Oczywiście, jeśli masz przypadek taki, że zabierasz sprzęt, to musi być super mobilne i nie masz gdzie postawić statywu, nawet takiego stolikowego, no to jasne, nagrywaj w rękach, ale po prostu pilnuj się, żeby tego mikrofonu ciągle nie przekładać. Jeśli nagrywasz z gościem, też go postaraj się na to uczulić. A jeśli masz obrączkę, albo twój gość ma obrączkę i zamierza trzymać mikrofon w rękach, to niech ją zdejmie. Jeśli nagrywasz gdzieś wyjazdowo, to warto zainwestować nawet w niedrogi statyw za 30 zł, który po prostu postawisz na stole i zapewniam, że efekt brzmieniowy będzie lepszy i komfort nagrywania większy. A jeśli już musisz trzymać mikrofon w rękach, to kup taki model, który nie będzie bardzo podatny na dźwięki, które się wtedy pojawiają. Na przykład Rode M2, wszystkie scenicznego typu mikrofony, najlepiej, jeśli będziesz szukać, to możesz zapytać nawet sprzedawcy mało membranowy mikrofon pojemnościowy, sceniczny, z reguły sobie poradzi lepiej, jeśli nie, to jakiś dynamiczny mikrofon sceniczny, ale mikrofony pod tym kątem różnią się między sobą. Ostatnia rzecz to poziom nagrania. To już nie dotyczy samego fizycznego ustawienia mikrofonu, ale czułości czy też wzmocnienia jest też nazywane z angielska gainem, który dobierasz rozpoczynając nagranie. Takim optymalnym poziomem jest moment, kiedy przy głośniejszych fragmentach, tak jak ja teraz mówię trochę głośniej, to dochodzi w nagraniu do około minus 12 decybeli, czy też do około połowy skali, tak na oko patrząc. Lepiej mieć nagranie trochę zbyt ciche niż trochę zbyt głośne. Jeśli masz nagranie za głośne, pojawią się przesterowania, które trudno jest usunąć w postprodukcji. Jeśli będzie zbyt ciche, możesz mieć co najwyżej problem z lekkimi szumami, które jest znacznie łatwiej usunąć niż przesterowania. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak nagrywać podcast, zajrzyj na moją stronę tostanki.pl. Tam jest sporo poradników i w formie tekstowej, i w formie podcastowej, i też YouTube'owej. Jeśli planujesz ruszyć z podcastem i masz jakieś wątpliwości techniczne, pytania, albo nawet jeśli od jakiegoś czasu nagrywasz i dalej czegoś nie wiesz albo masz problem brzmieniowy, zgłoś się do mnie na bezpłatną konsultację. Na stronie tostanki.pl jest formularz, który możesz wypełnić i bardzo chętnie się z tobą spotkam i ci pomogę. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Już się nagrywa.